Następna rzecz. Bardzo często cele znajdują się w jakiejś dżungli albo między budynkami. Tutaj musicie to zwracać uwagę, ponieważ między drzewami w 90% nie wyłapie laser namiaru. Samolot nie złapie tego namiaru laserowego. Tutaj często się okazuje, że musicie podać te namiary ręcznie. Czyli określić. Ja wybrałem, niestety nie zwróciłem uwagi, wybrałem złą mapę, bo nam się tutaj koordynaty na tych GPS-ach pojawiają tylko czterocyfrowe. Ale na innych mapach będziecie mieć do dyspozycji ekierki. Ekierki z dodatkową skalą podziałek, czyli jak macie ten najmniejszy kwadrat na mapie, powiedzmy, jesteśmy w tym Los Peligon, 29-38, prawda? To ten kwadrat 29-38, on będzie jeszcze podzielony na mniejsze i przekładając ekierkę będziecie mogli dokładnie podać, że na przykład tu będzie, zakładam, kościół, ja już widzę, że on będzie, namiar będzie tak, 029-50 i następny od dołu lecimy skalą, 038-070. Taki będzie namiar na ten kościół. No tutaj tego nie przećwiczymy, ale to zrobimy przy następnych jakichś takich manewrach bardziej szczegółowych. Dzisiaj, jeżeli sobie tutaj Jadam zażyczy od pilota, przepraszam, Soflam zażyczy sobie, żeby spuścił tą bombę Jadam, czyli tą normalnie nieoświetlaną, tylko ręcznie spuszczaną, zaznaczycie chłopaki po prostu markerem na mapie. To będzie trening. Następnym razem po prostu już zrobimy z ekierkami. I teraz tak, callsigny tu macie zapisane na kartkach, także zrobimy tak, Kane będzie dowoził grupą pilotów, Jeffrey i Rocket zostają ze mną na ziemi i piechota na razie też zostaje. Teraz omówię, jak wygląda pierwszy cel. Wejdź na mapy, poproszę. Dobrze, piechota wsiądzie do C-130, pobierze spadochrony MC-5, tutaj z helki, która jest za mną. Zostanie zdesantowana z wysokości 2000 metrów i ma wylądować mniej więcej tutaj w tym obszarze. Zbiórka dla piechoty będzie pod budynkiem w punkcie Z. Spadochronów, panowie, jeśli nie używaliście jeszcze spadochronów, to na wysokości minimum 700 metrów podchodzi spadochron i mieć wypracowaną poziomą postawę w stosunku do ziemi. Postawę. I gdy będziecie jakieś 2 metry nad ziemią, to nacisnąć na S. Ja proponuję dzisiaj otworzyć na wysokości 1000 metrów, ponieważ tu jest wysoka góra. Także może to być różnie i poza tym chłopaki będą mieli czas do manewrowania. Teraz tak, jakie jest zadanie przed wami postawione, przed pilotami i piechotą? Ten ukośny Los Peligon, to miasto zaznaczone tym ukośnym kwadratem, tam znajdują się wrogie cele. Waszym zadaniem jest zlokalizować czołgi znajdujące się w tym kwadracie. Wszystko macie robić z tej góry, z okolic tego wzniesienia Los Peligon. Tam znajdują się czołgi przy Los Peligon, może jakaś piechota i co ważne, do każdego zadania, które zostanie wam dzisiaj wyznaczone, macie zwracać szczególną uwagę na bunkry, betonowe duże bunkry. Te betonowe duże bunkry, jeżeli je zauważycie, też mają być niszczone. One niekoniecznie muszą się znajdować w oznaczonych miejscach. Mogą być rozsiane w różnych dziwnych miejscach na mapie. To są dodatkowe cele. Generalnie, przy Los Peligon, jeszcze raz powtarzam, czołgi i piechota to jest wasz cel. Teraz tak, na północny wschód od góry Peligra, na której zostaniecie zdesantowani, jest taki wykrzyknik w kółku. Widzicie go? Tak. Tam znajduje się w okolicach tego gdzieś jakaś grupa piechoty, którą też należy zlikwidować. Pamiętajcie, że prawdopodobnie macie małe szanse, jeżeli podejdziecie zbyt blisko i wystrzelają was. Osoba, która zginie, jak zauważyliście, tutaj jest respawn zrobiony. Zrespawnuje się tutaj przy skrzyniach i czeka po prostu, napisze na czacie, że zrespawnowała się i czeka w bazie. Będą tak naprawdę do wykonania tak jakby jeszcze jedno zadanie, troszeczkę bardziej skomplikowane, później je zrobimy, tutaj przy Maruko.
ale najpierw chciałbym, żebyśmy przećwiczyli sobie tutaj przylot z Pelinion. To jest troszeczkę łatwiejsze, potem będzie trudniejsze, bo będziecie musieli wejść w miasto i w dżunglę. Chyba tyle, jeżeli chodzi o moje rzeczy, które chciałem przekazać wam. Czy zadanie jest jasno określone i wszyscy rozumieją? Tak, tak, tak. Dobrze, piechota zostaje, piloci już do maszyn startować, poćwiczcie sobie na razie latanie. Piloci kanał drugi długiego radia, piechota na kanale pierwszym. Kanał do komunikacji. Kanał do komunikacji to jest kanał pierwszy. Generalnie wy nie przechodźcie, chyba że będziecie coś chcieli ode mnie konkretnie. Jeżeli zajdzie potrzeba, po prostu piechota będzie przechodzić na kanał drugi. I zrobimy to wszystko na jednym, to namierzanie na jednym kanale, na drugim kanale, tak żeby po prostu wszyscy słyszeli piloci, jak to się odbywa, żeby to weszło, prawda? Ja wtedy będę prosił też piechociarzy, żeby sobie też zmienili na drugi kanał. To ci pod A10. Dobrze, teraz tak, w piechocie będzie potrzebny jeden, który będzie... Tup. Klimek, szybciej, co ty dzisiaj piłeś? Bardzo ciało tu jest, tak? Klimek, gdzie ty biegniesz? No tak. On chyba dzisiaj coś w antenie siedział. Nie. Dobra, jeśli się rozbije, zginę albo coś, rezerw mój dowództwo na tu skadron. To jest... Kanał... Przenieście się już na kanał drugi, długiego radio. Paweł na drugim. I też. Jak nie? Z czego nie mam? Konsalna nie masz chyba. Poczekaj chwilę, czekajcie tutaj, dam się coś rafa. No. Nie wiem, ref kazał mi się zameldować, także przyszedłem. No tak, Atena to ja, Razor, Pablo to Thor, Rocket to Valkyria, Kane to Kronos, Jeffrey, Ares, Tomek, Hermes, Klimek, Zeus. Dobra, ja sobie ścigę pod samolot, bo mi się lać chce i zazwyczaj. A no ja też. Z tym, że tak, zanim założycie spadochrony, radia, proszę wziąć na... Co koło, kto nowe paliwo? Coś to długo wam zajmuje. Na kanale pierwszym cały czas tutaj. Wiesz, zależy kto jaki ma spust. Panowie do A10 z J-Damem oraz... Meldujcie mi, gdy już będziecie. Razor gotowy. Pablo gotowy. Okej, Thor, ustawię się na poście bocznym. Thor, Pablo, wyjedziesz na pas startowy, jeszcze nie startuj. Kołuję na pas startowy. Dobra, ja znalazłem J-Dama, 10. Okej, to jeszcze nie startuj. Razor, kołuj na pas startowy. Przyjąłem, kołuję. Pablo na pasie. Tomek, kołuj na pas startowy, 0-0. Zimek kołuje na pas boczny. Dobra, jak już jesteście ustawieni, startujcie. Przyjąłem. Tutaj Hermes, jestem na pasie i gotowy. Dobra, o tej chwili używamy konsolinów. Kolejny samolot, startuj. Na scenę samolot startuj. Thor w powietrzu.
Następny to ma odstartuj. Atana, powietrz. Fajnie to wygląda. Tylko rano startuje. Fajnie w powietrzu. Zeus w powietrzu. Kilometr w powietrzu. Tutaj Atena, kierunek 00. Dobra, do wszystkich jednostek, na razie będziemy patrolować teren na morzu, na południe od lądowiska. Razor i Tomek, macie patrolować na wysokości 500 metrów, ja i Klimek patrolujemy na wysokości 1000 metrów, na południe od lądowiska. Przyjął, tu Atena, wchodzę na 500 i nawracam przez prawe. Zeus 1200 już mam. Jeszcze raz, Pablo, Razor, Tomek 500 metrów, ja i Klimek na 1000. Pablo, przyjął. Kronos Zeus, Archanioł jest na 1C. Archanioł, tu Kronos, odbiór. Dobra, to Kronos, podam mnie przyjmuje dowództwo do wszystkich jednostek lotniczych, dzielimy się na dwie eskadry lotnicze. Ze mną jest, ja dowodzę jedynką, pierwszą eskadrą w moim eskadrze jest Tomek i Klimek. Drugą eskadrą dowodzi Razor, w nim jest Pablo. Przyjąłem. Eskadra 2 zbija się na wysokości 500 metrów, eskadra numer 1 zbija się na 1000. Patrolujemy na południe od lądowiska. Tutaj Tomek, przykład jest 600 na 1000. Już słychać mnie w ogóle, test radia. Potwierdzam. Mówiłem wcześniej Kenny, że Archanioł jest na 1C. To Kronos wiem, jednak nie mogłem złapać na i na 1C i na 2C. O, przyjąłem. No, spróbuję jeszcze raz się skontaktować. Archanioł, to Kronos, odbiór. Atena, spróbuj się skontaktować Archanioł i spadaj się o rozkaz, odbiór. Przyjąłem. Archanioł, to Kronos, odbiór. Tu Archanioł, wypuszczam się. Archanioł, to Kronos, to są, mam dla nas jakieś, są dla nas jakieś rozkazy, odbiór. Kronos, za 5 minut, my już startujemy właśnie, będziemy się desantować i zaraz będą dla was rozkazy, będziecie mieć oświetlany cel. To Kronos, przyjąłem, będziemy na kanale drogim. Przyjąłem.